Kolejna sprawa. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa według druku 1602. Bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie projektu wraz z autopoprawką, bo rozumiem, że taka wpłynęła. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni, pani prezydent. Projekt uchwały dotyczy po pierwsze zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 1 000 000 zł na zarządzanie kryzysowe. Następnie zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 507 939 zł. Jest to również szczegółowo wymienione w jakich zadaniach. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 258 810 zł oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 601 961 w zadaniu Zespół Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych położonych w Krakowie przy ulicy Magnolii Sąsiedzkiej oraz zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 164 788 zł. Do projektu uchwały została złożona autopoprawka pana prezydenta. Ona zawiera dodatkowo zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 000 zł. Jest to w związku z analizą wykonania wpływów z tytułu odsetek oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych 1 606 618 zł. Jest to w zadaniach realizowanych przez Wydział Skarbu oraz zwiększenie tych środków na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 606 618 zł, w tym dla dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych kwota 5 071 406 zł oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 535 212 zł. I kolejna zmiana jest to przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących między działami kwota 5 800 zł. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Mamy w tej sprawie pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która w dniu wczorajszym, głosując 8 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. W związku ze złożonym wnioskiem o wprowadzenie do drugiego czytania ustalam termin autopoprawek dziś na godzinę 14.20. Ostateczny termin zgłaszania poprawek dziś godzina 14.40.